Wiosenne zmęczenie. Wiosną czujemy się rozbici. Wszystko leci z rąk, z pracy przychodzimy zmęczeni, ostatkiem sił wleczemy się do łóżka i zasypiamy. Z praktyki lekarskiej znamy wiele takich przypadków. Większość z nich dotyczy młodych kobiet. Na tym tle może rozwijać się depresja i neurozy, a w głowie kłębią się czarne myśli o ciężkich i nieuleczalnych chorobach. Żeby nie doprowadzić się do takiego stanu, trzeba znać i rozumieć przyczyny wiosennego zmęczenia. Otóż nasze samopoczucie to taki papierek lakmusowy naszego stylu życia i sposobu odżywiania się oczywiście. A one w dzisiejszych czasach charakteryzują się przede wszystkim nieregularnością. Cóż można chcieć od skóry, śluzówek, organów wewnętrznych, kiedy pracują na granicy wytrzymałości? Przez zimę nazbieraliśmy w organizmie tyle toksyn, że to cud, że w ogóle trzymamy się na nogach. Taki stan lekarze nazywają wiosennym zmęczeniem, ale tego terminu nie znajdziecie w żadnym podręczniku medycyny, ponieważ nie jest to diagnoza, a raczej zespół objawów bardziej złożonych procesów w organizmie. Jak pokonać wiosenne zmęczenie? Cóż może być piękniejszego niż długo oczekiwana wiosna? Czemu właśnie w tym pięknym okresie pojawia się u ludzi całkiem młodych, dojrzałych i starszych niezrozumiałe osłabienie? Senność, szybkie męczenie się, brak apetytu, a jeszcze na dodatek silniej dokuczają różne przewlekłe choroby. Okazuje się, że taki zespół objawów jest znany od dawna i nazywa się wiosenne zmęczenie. Już w ubiegłym stuleciu znany niemiecki lekarz i balneolog Kneipp pisał: wiosną organizm stara się wydalić pewne niezdrowe soki, które zebrały się w nim przez zimę. Wywołują one stany chorobowe, które noszą nazwę chorób wiosennych. Współcześni chronobiolodzy, to są tacy ludzie, którzy zajmują się nauką o dobowych rytmach ludzkiego organizmu, objaśniają wiosenne zmęczenie tak. W okresie wiosny biologicznej, kwiecień-maj, w organizmie ludzkim następuje zaburzenie synchronizacji biorytmów różnych narządów i układów, czyli taka wiosenna desynchronizacja. W okresie przejściowym od minimalnego poziomu ogólnej aktywności, biologiczna zima, do maksymalnego, biologiczne lato, ostro wzrasta amplituda biorytmów w większości funkcji stałych organizmu. Wiosną znacznie zwiększa się tempo czasu astronomicznego. Wydłuża się dzień, zwiększa aktywność Słońca, natężenie ziemskiego pola magnetycznego. Zegar wewnętrzny ludzkiego organizmu aktywnie reaguje na te zmiany. Podnosi się wrażliwość układu nerwowego, wzmaga się praca układu pokarmowego, gruczołów płciowych, wzrasta wydzielanie hormonów przysadki mózgowej, tarczycy i nadnerczy. Oczywiście w związku z tym wiosną obserwuje się wzrost stanów zapalnych i ostrych alergicznych reakcji organizmu. Wzrasta przepuszczalność naczyń, wrażliwość na chłód i wilgoć. A na dodatek, z powodu zmienności pogody, zmian w mikroflorze jelit i górnych dróg oddechowych, zostaje również zachwiana równowaga układu odpornościowego, czyli immunologicznego. Wiosną organizm ma wysoką reaktywność i niską odporność, a taki stan zwiększa zapotrzebowanie na substancje fizjologiczne, aktywne, czyli witaminy, mikroelementy, antyoksydanty i tym podobnie. W wiosennym okresie w produktach spożywczych takich substancji jest bardzo mało i organizm cierpi z powodu ich niedoboru. Dziś spożywamy coraz więcej produktów rafinowanych i konserwowanych, które dostarczają organizmowi nadmiar prostych kalorii
i pozbawiają go wielu cennych substancji biologicznych. Dlatego specjaliści odżywienia uważają, że człowiek współczesny musi zwrócić się ku przyrodzie i poświęcić więcej uwagi jej darom. Co radzi nam doktor Nona z tym wiosennym zmęczeniem? Jak walczyć? Proponuje rano Chocosen, czyli jest to taki płyn, można powiedzieć, czarodziejski, pomieszany kakao z czekoladą, coś wspaniałego. Na obiad Supsin, jest to taka zupka, można by tak powiedzieć, lub rosołek z mikroelementami. Wieczorem Daxen, jedna, druga lub jedną płytkę. Jest to coś takiego jak zmiażdżone zioła, bardzo, bardzo smaczne. W ciągu dnia należałoby pić i trzeba pić herbatkę Gongsin, no i wziąć oczywiście dwie kapsułki fazy 3, która zawiera cynk, między innymi oczywiście, i zrobić masaż kremem dynamicznym te punkty najbardziej biologicznie aktywne, czyli nadgarstki, płatki uszu. Można jeszcze posmarować taki dołeczek tam z tyłu, jak są włosy, się zaczynają. Można tutaj między brwiami odrobinkę, koniec noska, pod wargą, na brodzie i tarczyce. Efekty są naprawdę niesamowite. Zachęcam i zapraszam do zamówień na mojej stronie. Przeczytam teraz Państwu świadectwo wyleczenia produktami doktor Nona pana o nazwisku Warionow z Moskwy pod tytułem Niewiarygodne, ale to fakt. Ukończyłem 50 lat. 3 lata temu, 29 sierpnia 2004 roku, miałem wypadek samochodowy. Miałem otwarte uszkodzenie czaszki i mózgu, złamanie podstawy czaszki, uszkodzenie nerwu wzrokowego, wielokrotne złamanie żeber po lewej stronie klatki piersiowej z uszkodzeniem płuca i serca, wielokrotne złamanie kości goleniowej z przemieszczeniem, wielokrotne złamanie stawu kolanowego. Prognozowanie lekarzy było złe. Stan beznadziejny. Pierwszą propozycją było usunięcie lewego płuca i amputacja prawej nogi. Należy dodać, że stan mojego zdrowia przed wypadkiem był znakomity, bowiem cały czas profilaktycznie stosowałem preparaty doktor Nona. Wypadek wydarzył się na skutek skoku ciśnienia spowodowanego silnym stresem. Pierwszą rzeczą, jaką zrobił syn, kiedy przyjechał do mnie do szpitala, był masaż z kremem dynamicznym i nałożenie kompresów z Morza Martwego. Przez cały dzień podawał mi herbatkę Gongsin, razem wlewając do tego płyn do ust. Po tygodniu żona zaczęła wykonywać następujące zabiegi. Masaż aktywnych punktów na meridianach w pierwszej kolejności płuc, następnie akupresurę lewej nogi w celu poprawy stanu prawej zgodnie z teorią parzystych organów. Masaż małżowin uszu, ramion, szyi i na ile było można głowy. Używałam naprzemiennie kremu dynamicznego i solarisu. Na oczy i oczodoły zużyte saszetki Gongsin z płynem do ust, a następnie smarowała balsamem pod oczy. Potem bardzo delikatny masaż klatki piersiowej i brzucha z kremem dynamicznym, balsamem Solaris i kremem do rąk i paznokci. Codziennie nacierano mnie gorącym roztworem soli z szamponem doktor Nona. 10 dnia zaczęła nakładać maseczkę igłową do włosów na małżowiny uszu, twarz, szyję, ramiona, klatkę piersiową, ręce, nogi, a później w miarę możliwości
na biodra dowolny krem doktor Nona. W ciągu 10 dni straciłem około 20 kilo, ponieważ odmawiałem jedzenia. Żona zaczęła podawać mi Chocosin ze śmietanką. I to było moje jedyne pożywienie, ponieważ z powodu antybiotyków mających zapobiec zapaleniu płuc rozwinęła się ogromna pleśniawka i ostre zapalenie jamy ustnej. Po 14 dniach od wypadku przewieziono mnie do miejskiego szpitala urazowego nr 36 w celu przeprowadzenia koniecznych operacji. Transport znosiłem bez problemów. 23 września miałem operację goleni, którą dobrze zniosłem. Rany goiły się szybko i bez komplikacji. Druga operacja to rekonstrukcja stawu kolanowego. Była wykonana 19 października. To była bardzo ciężka operacja i wychodziłem z niej z trudem. Później stosowano następujące zabiegi. Codzienne nacieranie roztworem soli z szamponem dr Nona. 3 razy w tygodniu maseczka iłowa na głowę, szyję, ramiona, klatkę piersiową, na wolne od bandaży fragmenty nóg, balsam Solaris, krem do rąk i paznokci, balsam tonizujący do ciała i balsam pod oczy. Na aktywne punkty stosowano krem dynamiczny, a na szwy kompresy z Morza Martwego. Dla wygody ogolono mi głowę. Do wewnątrz stosowałem następujące produkty. Połykałem płyn do ust, stosowałem kapsułki Rafsin, na noc brałem Yamsin, w ciągu dnia Luxin, Cleansin, fazę 3, Pulmosen, Lofsen, Supsin, Chocosen i herbatkę Gonsin. Oczywiście nie wszystko to naraz, tylko w miarę następnych dni podawano mi te produkty. 5 listopada, w dzień moich urodzin, odwieziono mnie do domu z szyną na nocy. Obiecali, że zdejmą za 3,5 miesiąca. Zdjęli po 2 miesiącach. Lekarz leczący mnie był zdumiony tak szybkim gojeniem się ran. Będąc absolutnie pewnym, że moje zmartwychwstanie, oczywiście w cudzysłowie, w dużej mierze jest związane z preparatami dr Nona, nadal stosuję je i będę aż do ostatniej chwili mego życia. Jestem szczęśliwy, że całkowicie wyzdrowiałem. Znowu mogę jeździć samochodem, rowerem, chodzić na ryby i spacerować z wnukami. Mam obydwie nogi. Tak to wygląda, jeżeli ktoś naprawdę jest beznadziejnie chory, a ma pieniądze, niech jeszcze spróbuje tego. Nie są to produkty tanie, ale też nie są takie drogie, dlatego że są to konserwanty i w małych ilościach się je używa. Także profilaktycznie, żeby wzmocnić organizm, należy stosować te właśnie mikroelementy, które są naprawdę rewelacyjne na skalę światową. I doktor Nona wymyśliła właśnie coś takiego, taką formułę. Jest to jej naukowe osiągnięcie, kompleks bioorganomineralny. Oczywiście jest to cały zestaw minerałów i mikroelementów z wyciągiem białkowym, z komórki, która żyje w iłach Morza Martwego. I ona jest to taka komórka macierzysta i ona właśnie decyduje o poprawie stanu zdrowia. A jeżeli mówimy tam na przykład płyn do ust, to wypadałoby pomyśleć, że to tylko do płukania jamy ustnej. Ale doktor Nona już to tak zrobiła, że to, co się znajduje w ustach, można również połykać, ponieważ śluzówka właśnie zaczyna się od jamy ustnej aż po odbyt i ona, i właśnie ten płyn regeneruje tą śluzówkę uszkodzoną. Dlatego zachęcam, zapraszam, spróbujcie, naprawdę warto. Jadwiga.